Ustawa antyaborcyjna obrabiana jest w każdy możliwy sposób. Ci, którzy nami rządzą, czyli posłowie i Kościół, stawiają przed kobietami doktrynę, nakazy, zakazy i twierdzą, że to właśnie oni wiedzą, co dla tych kobiet jest najlepsze. Jesteśmy traktowane rzeczowo. Według propozycji zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej autorstwa pani Kai Godek, która ta propozycja przewiduje zakaz aborcji w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu, nie ma mowy o jakichkolwiek formach pomocy matce takiego narodzonego chorego dziecka z budżetu państwa. Pojawiają się tylko argumenty ideologiczne, a my kobiety pamiętamy, jak Jarosław Kaczyński powiedział w ubiegłym roku, że takie dzieci powinny się urodzić, nawet gdyby miały umrzeć, ponieważ należy dać im imię i je ochrzcić. Jestem matką dwójki dzieci i zawsze marzyłam i mówiłam o tym często, że ja chcę po prostu tylko i wyłącznie normalności, normalnej Polski, nowoczesnej, europejskiej, życzliwej, tolerancyjnej, dającej możliwość wyboru. W tym projekcie była mowa o tym, że będziemy edukować młodzież. I jeśli młodzież będzie miała wiedzę, łatwiej jej będzie podejmować decyzje. Są to czasami bardzo trudne decyzje. Nikt nie mówi, że aborcja jest łatwą decyzją. To jest bardzo trudna decyzja dla kobiety. Ale jeśli kobieta jest wolna, jeśli ma odpowiednią wiedzę, będzie wiedziała, co z tą wiedzą zrobić. Więc dajmy jej szansę na to. Walczmy o wolne Polki, wolnych Polaków i wolne wybory. Tak jak powiedziałam, bitwa przegrana, ale wojna nie. My, obrońcy życia nienarodzonych dzieci, tydzień temu przyszliśmy do Sejmu z największą w historii Polski inicjatywą ustawodawczą w obronie dzieci nienarodzonych. Ponad 830 tysięcy podpisów zebranych pod projektem Zatrzymaj aborcję w całej Polsce i wśród Polonii za granicą nie może kłamać. Świadomi obywatele chcą tu i teraz zakazu zabijania chorych i podejrzewanych o chorobę dzieci. W tym samym czasie zwolennicy aborcji na życzenie, nieustannie promowani w mediach, zdołali zebrać 5 razy mniej podpisów. Precz z aborcją! Precz z aborcją! Precz z aborcją! Ratuj dzieci! Ratuj!